Dzień dobry, cześć. Tu Karolina Sulej i kolejny odcinek antropologicznych szeptów. Dzisiaj zajmiemy się tematem niepełnosprawności, a raczej doświadczenia niepełnosprawności. I to nie niepełnosprawności w liczbie pojedynczej, ale o doświadczeniu różnych niepełnosprawności porozmawiamy i o tym, w związku z tym, czym jest sprawność i czy ona zawsze ma być punktem odniesienia i czy w ogóle powinna, czym są te niepełnosprawności, jak żyje się osobom z niepełnosprawnościami, jak kultura je widzi, dostrzega albo ich nie dostrzega, w jaki sposób posiadanie ciała o jakichś cechach jest zapośredniczane przez tę kulturę w różnych momentach i na różnych poziomach, a punktem wyjścia do naszych rozmów będzie oczywiście książka reportażowa wydawnictwa Czarne. Tym razem nie przywitam się z Państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności Marii Rejman. I to właśnie Maria będzie moją pierwszą gościnią. Potem zaś porozmawiamy z antropolożką Eweliną Godlewską-Byliniak, która była redaktor merytoryczną niesamowitych dwóch książek. Niezwykłe ciała, przedstawienie niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze oraz gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym. Obie książki Rosemary Garland Thompson zostały wydane przez Teatr 21 i Zachętę, Galerię Zachęta. I te książki tworzą taki rodzaj archipelagu, tak, czy mgławicy zadawania pytań i szukania odpowiedzi na to, czym jest, czym była, czym może być niepełnosprawność we współczesnej kulturze, a amerykańskiej, polskiej, globalnej, w jaki sposób rozmawiać o niepełnosprawności, w jaki sposób o niej pisać, jaka jest sztuka w odpowiedzi na niepełnosprawność i wobec niepełnosprawności. Bardzo serdecznie zapraszam na rozmowy z moimi dwiema gościniami. Zaczynamy antropologiczne szepty. Witam najserdeczniej pierwszą gościnię w tych antropologicznych szeptach, Marię Rejman. Cześć. Cześć. A właściwie doktor Marię Rejman, bo ostatnio autorka tej książki, o której będziemy rozmawiać, doktorat obroniła, prawda? Nie mylę się? Tak, dopiero co w piątek online, więc jestem bardzo dumna i bardzo przyjęta. No to bardzo, bardzo gratuluję i spieszę jeszcze powiedzieć, że autorka jest też antropolożką kultury i to właśnie z antropologii kultury ten doktorat i tłumaczką. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W pracy badawczej zajmuje się kwestiami rodziny, dzieciństwa i bliskich relacji, zdrowia, medycyny. Autorka licznych oczywiście artykułów naukowych, współredaktorka książek Dzieci i Zdrowie, Perspektywa Childhood Studies i zespół Turnera Głosy i Doświadczenia. I ta informacja ze skrzydełka twojej książki jest nam bardzo potrzebna, też mam wrażenie, żeby ją dobrze czytać i zadać jeszcze celniejsze pytania. Przypomnę tylko tytuł, nie przywitam się z Państwem na ulicy, szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. I tak się zastanawiałam, od czego zacząć rozmowę z Tobą i pytania najprostsze są zwykle najlepsze, przynajmniej na początek, bo są otwierające. I chciałam się Ciebie zapytać, dlaczego jako naukowczyni, która pisze o niepełnosprawności tym językiem właśnie akademii, zdecydowałaś, że jednak chciałabyś napisać o doświadczeniu niepełnosprawności innym językiem? Czemu chciałaś napisać ten szkic? To jest chyba w ogóle jeszcze trochę inaczej. To znaczy mi się wydaje, że ja bym w ogóle chciała pisać takim językiem. Dla mnie konieczność pisania tym językiem bardziej naukowym, akademickim, to jest tortura. To znaczy to jest naprawdę coś, co dla mnie jest zawsze strasznie trudne i ja tak naprawdę też nie do końca potrafię to robić. Nawet pamiętam taką sytuację, że my żeśmy przerabiały, bo wszystkie nasze książki wychodzą w dwóch wersjach, te naukowe. Wychodzą w wersji takiej dla dorosłych i w wersji dla dzieci. Wersje dla dzieci polegają na tym, że my te artykuły, teksty z książek dla dorosłych po prostu przepisujemy takim językiem, który dla dzieci będzie zrozumiały. I było tak, że wszystkie artykuły w książce, w tej naszej książce Dzieci i Zdrowie, wszystkie tytuły tekstów wymagały zmiany, tak jakby przerobienia na język dla dzieci, oprócz mojego tekstu, który się nazywał chyba Gruby i Chudy, jak dzieci myślą o zdrowiu i chorobie. Czyli jakby nawet te naukowe teksty moje, one są dosyć prosto pisane. I ja tak chciałabym pisać i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne też, żeby cała ta praca, która polega na badaniu, na dowiadywaniu się różnych rzeczy o ludziach, mogła być po prostu też przedstawiona nie naukowcom. I myślę, że chciałam napisać ten szkic. Ja po prostu zawsze, no tak zupełnie szczerze mówiąc, ja po prostu zawsze strasznie chciałam pisać książki. Więc to bardziej chyba jest tak, że to jest spełnienie jakiegoś mojego marzenia i planu, niż coś, co jakby przy okazji gdzieś się wydarzyło.
To raczej takie odnalezienie głosu, wyłuskanie go z tych różnego rodzaju akademickich ozdobników i zastanowienie się, jakby jaka jest ta komunikatywna, jaki jest ten komunikatywny ton. Tak, myślę, że to jest w ogóle bardzo takie trafne, co mówisz, że to właśnie chodzi trochę o odnalezienie głosu i to jest śmieszne, bo już mi się wydawało, że już to mam i że teraz to po prostu będzie już łatwo, bo już napisałam pierwszą książkę i już mam ten głos i teraz to po prostu... A okazało się, że nie, że to wcale tak nie jest i że teraz jak mam różne pomysły na jakieś kolejne rzeczy, które chciałabym napisać, to wcale nie jest tak, że po prostu już wygodnie sobie wchodzę i zaczynam mówić tym głosem, tylko tak naprawdę znowu muszę go szukać. To jest jakoś straszne rozczarowanie. Wydawało mi się, że to po prostu... To już tak pójdzie, że będzie tak już jak spłatka, a nie, w sumie nic nie zmieniło. Nadal. Widzisz, to zapisałaś się na literacką dolę. Ta akademicka jest pod tym względem bardziej wygodna, że ona ci daje to rusztowanie naukowe, prawda? I ten aparat, który sugeruje, że możesz coś zrozumieć, że możesz coś opisać, zmierzyć. I to jest też zresztą... Ten rodzaj jakby akademickiego czy naukowego stelaża, to jest to, też, co analizujesz w ogóle w swojej książce, w szkicu. Mm-hmm. Tak, trochę takie. Zresztą, wiesz, to też nie jest tak, że ja bardziej szukam jakiejś takiej drogi, która byłaby połączeniem jednego z drugim, bo na przykład wczoraj się dowiedziałam, to jest jakaś w ogóle fantastyczna wiadomość dla mnie, że mój projekt został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki i będę teraz prowadziła swój własny projekt o dzieciach w opiece naprzemiennej, czyli takich dzieciach, które się wychowują jakby w dwóch domach. Mieszkają raz u mamy, raz u taty po rozstaniu rodziców. I dla mnie znowu to jest tak, że ja strasznie chcę zrobić badania. Ja w tym sensie uwielbiam etnografię. Jakby uwielbiam ją za to, że daje narzędzia do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, że też tych ludzi jakby inaczej trochę, dla nich to jest trochę co innego. To nie jest tak, że przychodzisz jako dziennikarka czy reporterka, a przychodzisz jako badaczka. I to zupełnie, ja myślę, że dla ludzi to ma inne znaczenie. To, że to jest naukowczyni, że to są badania. Myślę, że inaczej ustawia tą rozmowę i ja za to etnografię naprawdę uwielbiam, nie chciałabym robić nic innego. Ja strasznie lubię to robić. I też szanuję tą metodologię, te narzędzia, które daję. I wydaje mi się po prostu, i ja też jakby szanuję ludzi, którzy chcą pisać tym bardziej akademickim językiem i super, że chcą i potrafią to robić. Natomiast właśnie ja gdzieś cały czas mam nadzieję, że da się to jakoś trochę tak łączyć, jak mi się udało to zrobić w tej książce właśnie o zespole Turnera, że to jest jednocześnie bardzo zakorzenione w badaniach etnograficznych, ale też jest bardzo zwyczajne, to znaczy to jest książka, którą może przeczytać licealistka czy licealista i naprawdę myślę wszystko zrozumieć. To umożliwienie zrozumienia, właśnie to podanie tematu w taki sposób, żeby można było się do niego zbliżyć, tak, a nie go jakoś obsługiwać, to jest bardzo ważna część twojej książki, szkicu, tak, że w pewnym sensie nam się wydaje, że wiemy jak... Powiedziałabym brzydko, tak, przyglądać się czy obsługiwać niepełnosprawność społecznie, tak, że są te sposoby, jak to robić dobrze, jak to robić źle też wiemy, natomiast to najważniejsze słowo, które jakby które dla mnie jakby znajduje się w tym tytule, to jest rzeczywiście to doświadczenie, tak, że moje własne, czy twoje autorki, tak, i innych, i doświadczenie niepełnosprawności, czy pełnosprawności, o co właściwie chodzi w tym doświadczeniu, że my tak naprawdę nie mamy do tego dostępu, odgrodzeni różnego rodzaju grodziami kulturowymi, językowymi, wizualnymi i ty to po kolei się temu przyglądasz tak bardzo subtelnie, po zontagowsku, ale też czule. To mi się wydaje bardzo w tej książce przejmujące. Nie wiem, czy chodziło ci o to właśnie, żeby tak do tego doświadczenia, które właśnie no nie daje się złapać, cały czas ucieka, żeby do tego dotrzeć. Ja chyba się w ogóle trochę zastanawiałam nad tym, na ile to doświadczenie jest właściwe wszystkim. To znaczy, na ile to doświadczenie takiej inności, niepasowania, poczucia, że coś jest ze mną nie tak, że na ile ono nie jest po prostu dosyć uniwersalnym doświadczeniem bardzo wielu ludzi, a przynajmniej bo oczywiście nie wszystkich, no, pewnie jakby trudno w ogóle no, taki, jakby gdyby coś było doświadczeniem wszystkich, no to natomiast też było tak, że potem różne osoby, które nie żyją z niepełnosprawnością, mówiły, że to jest też o nich, bo się czują albo zawsze czuły z jakichś innych powodów inne.
Myślę, że zresztą gdzieś ktoś gdzieś o tej książce powiedział, że to jest szkic o doświadczeniu inności. I myślę, że to jest dosyć trafne spostrzeżenie, ale oczywiście tutaj też w niepełnosprawności też bardzo chodzi o ciało i o takie doświadczenie ciała, o tą niedoskonałość ciała, w każdym razie w niepełnosprawności, która dotyczy ciała, tak jak to, co opisuję w książce. Więc to może jest jakoś takie dla tego doświadczenia inności, że ono jest bardzo związane z ciałem. No tak, ono jest zakorzenione w ciele, jakoś tam powiedzmy w biologii, tak, ale też z drugiej strony jest moderowane kulturowo, ogromnie to jest istotne jak, i ten zespół Turnera, o którym piszesz i też swoją drogą, jakby twoja właściwość, o której piszesz, to są takie jakby cechy, które są tak trochę, powiedziałabym, na granicy, wiesz, takie, że na granicy stereotypowej tam sprawności, niepełnosprawności, że czy to już jestem normalna jeszcze, czy może już jestem inna, wiesz, że właśnie są na tej granicy linii demarkacyjnej i może dlatego tak świetnie ci służą do takiego rozważania, co jest inne, co jest zwykłe i czym jest wyjątkowość, prawda? Tak, na pewno jest tak, jak mówisz, że rzeczywiście i moja niepełnosprawność, jestem osobą niedowidzącą, ona jest jakby wprost taka między jednym a drugim. Ani nie jestem niewidoma, ani nie widzę normalnie. I rzeczywiście te kobiety z zespołem Turnera mają podobnie, to znaczy tam to się bardzo różni, bo starsze kobiety, niektóre nie były leczone hormonem wzrostu, bo zespół Turnera, ja może powiem, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, to jest taka kondycja genetyczna, która dotyczy tylko kobiet i ona ma różne, ponieważ to jest zespół, to są różne objawy, natomiast bardzo często objawem jest niskorosłość i bardzo często objawem jest niepłodność lub bezpłodność. I oprócz tego różne rzeczy, które mogą być, może ich nie być, kłopoty z sercem często, nie będę, żeby nie przedłużać. W każdym razie rzeczywiście jest tak, że dzisiaj od jakichś chyba 30 lat czy 20, dziewczynkom się podaje hormon wzrostu, więc te osoby takie młodsze, z którymi rozmawiałam, to bardzo często po nich tego zespołu Turnera w ogóle nie widać i trochę jest tak jakby, że ta kwestia niepełnosprawności w ogóle przestaje być taka istotna, jakby też dla tych kobiet w ich własnym odbiorze siebie. One mają takie poczucie, że są na coś chore, ale nie myślą o tym jako o niepełnosprawności. Natomiast dla starszych kobiet, tych, które nie były leczone hormonem wzrostu, ten zespół Turnera jest czymś bardzo widocznym, bo one są po prostu bardzo niskie. Mają 1,40 m, zwykle coś koło tego. W związku z tym się różnią i kurczę, za każdym razem jak to mówię, to w tym momencie robi mi się naprawdę jakoś tak smutno, bo to jest tak, że ponieważ one się różnią, to doświadczają dyskryminacji i cierpią. To znaczy jakby tylko dlatego, że ich wygląd odbiega od wyglądu innych osób i mają od takich w młodości, potem przez młodzieńczy okres, kiedy też się różnią i często ktoś im dokucza albo je wyśmiewa, do tego, że nie mogą znaleźć pracy, dlatego że pracodawcy mówią, gdybym wiedział, że pani taka niska, to wcale bym nie dzwonił. Czyli to jest trochę taka opowieść o tym, że jak człowiek się tak różni, to po prostu to po prostu będzie jakoś skrzywdzony. Mówiłyśmy o tym, ja cię zapytałam, że wydało mi się to takie dosyć poręczne i literacko i w ogóle, żeby właśnie pokazać, jakimi konstruktami są te pojęcia niepełnosprawności czy pełnosprawności, że mówiąc o sobie i właśnie o tych dziewczynach, pokazałaś, że właśnie to jest nie jest czarno-białe, tak? I że się zmienia w czasie i w zależności od przypadku i właśnie w zależności od wspólnoty, w której się poruszasz i że być może ty na przykład ze swoją przypadłością gdzieś indziej byś była uznana, albo inaczej wychowana, byś samą siebie uznała za niepełnosprawną, tak? Że to wszystko jest po prostu szalenie względne. Tak, tak, na pewno tak jest. Myślę, że to, co mówisz o właśnie o wychowaniu, też ma olbrzymie znaczenie i tam też bardzo w tej książce widać klasowość. I bardzo, jeżeli jesteś tak jak ja, dzieckiem z warszawskiej
jakby rodziny z dużym kapitałem społecznym i kulturowym, to prawdopodobnie twoje życie potoczy się zupełnie inaczej niż jeżeli jesteś pochodzisz z jakiejś innej rodziny, gdzie ten kapitał jest bardzo niski, a jeszcze może jest bieda. Natomiast czasem, i to jest bardzo ciekawe, bo to, co mówię, jest dosyć oczywiste, tak? Natomiast bywa tak, że to właśnie dlatego, że tam jest taka jedna opowieść o jednej z moich rozmówczyń, która była z jakiejś ubogiej rodziny, gdzieś na prowincji, i nie wiem, już 7 dzieckiem chyba, i nikt na nią nie zwracał uwagi. Nikt nie zwracał uwagi na to, że ona jest bardzo niska, nikt nie zwrócił uwagi na to, że jej się leczył okres. I ona właściwie do dorosłości dowiedziała się, że ma ten zespół Turnera już jako zupełnie dorosła osoba, po tym jak opuściła tą rodzinę, bo już nie mogła wytrzymać tego, że jest najmłodsza i wszystko musi robić, jak siostry przyjeżdżają na weekend, pojechała za granicę do pracy, pracowała fizycznie, znaczy jakby w jakiś paradoksalny sposób to zaniedbanie w jakimś sensie wyszło jej na dobre, w takim sensie, że ona nigdy nie uwierzyła w to, że nigdy nie wiedziała, że jest niepełnosprawna, w związku z tym nigdy jakby nie pozwoliła sobie uwierzyć, że ona jest niepełnosprawna i że czegoś nie będzie mogła zrobić, potrafiła zrobić, i na końcu tak naprawdę to ona dzisiaj wspiera swoje rodzeństwo, to ona kupiła sobie mieszkanie, i jakby ta, więc to znowu, to jest wszystko takie. Czasem może być tak, że właśnie to przyjście na świat w tej takiej, w cudzysłowie, dobrej rodzinie, która tak dba i się troszczy i się trzęsie, może się też okazać, może się też okazać tym, co właśnie wpędza w tą niepełnosprawność, tak? Bo tak. Przeszkody są ci usuwane spod nóg i właściwie nigdy, nigdy nie musisz też jakoś zawalczyć o tą swoją sprawność. A masz też taki przykład, to jest bardzo ciekawe właśnie, że zespół Turnera oczywiście jakby, no, jest dręczącą przypadłością, ale też w pewnym sensie w świecie patriarchatu wyzwala z niektórych opresywnych, tak, wymaganych od kobiety ról. To jest, mi się wydaje, że to jest strasznie kontrowersyjna teza, ale tak, można tak na to spojrzeć, że w momencie, w którym nie można sprostać tym oczekiwaniom, bo po prostu to można znaleźć w tym jakąś taką wolność, że no dobra, to w takim razie może nie trzeba. Mhm. A drugi ciekawy przykład tam jest o mamie, która ma dwie córki. Jedna ma zespół Turnera, druga nie ma zespołu Turnera. Mhm. Ta mama, myśląc o tym, w jaki sposób ma wychowywać tą córkę z zespołem Turnera, czyli na przykład musi zrezygnować, jakby ona jest świadoma tego, że ta dziewczynka prawdopodobnie nie będzie miała biologicznych dzieci, no więc stwierdza, że spróbuje ją wychować tak, żeby ona wiedziała, że inne role niż rola matki mogą być dla kobiety bardzo atrakcyjne też, tak? I dzięki temu zdaje sobie sprawę z różnych klisz i różnych kalek i stwierdza, że w takim razie ona będzie obie te córki wychowywała jakby tak bardziej, no jakoś bardziej genderowo neutralnie, jeżeli można tak powiedzieć, chyba nie, ale jakby, no, że nie będzie na przykład właśnie tego macierzyństwa jako tej głównej misji kobiety córką wpajała. To mi się też wydaje jakoś ciekawe. No, to jest bardzo ciekawe i właśnie dużo jest takich nieoczywistości, które nam uzmysławiają, jak, no, jak właśnie te kategorie, mimo że są zakorzenione w naszym ciele bardzo poważnie właśnie medycznie, to jednak jak dużo ta kultura w nie ingeruje, czy jak je temperuje, i jak ta refleksja nad tym, co to się właściwie dzieje z nami w związku z tym jest ważna. I zastanawiam się, ponieważ ta książka jest także twoją autoetnografią, refleksją nad jakby twoją własną niepełnosprawnością. Zastanawiam się, czy jakby tak ta refleksja to jest coś, co zaczęłaś uprawiać, jak już dostałaś narzędzia antropologiczne, po prostu poszłaś na studia takie i w związku z tym zaczęłaś o sobie myśleć trochę jako obiekcie badania, czy to jest coś, co ci towarzyszyło i pozwalało też lepiej sobie radzić na przykład? To znaczy, myślę, że to jest w ogóle trochę tak, że ja w ogóle jestem taką osobą, która dużo myśli i pewnie zawsze byłam taką osobą, więc w tym myślę, że jako dziecko i jako nastolatka też po prostu nad różnymi rzeczami się zastanawiałam i pewnie, ja w ogóle myślę, że bardzo dużo nastolatek
i nastolatków się zastanawia, na ile pasują, na ile są tacy sami, na ile jakoś... Dla mnie akurat no to jest zabawne, bo oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że to fajnie, że nie dowidzę, bo nie, to nie fajnie i wolałabym dobrze widzieć, ale takie moje doświadczenia z młodości, jeszcze właśnie z liceum czy ze studiów, to są takie doświadczenia tego, że wszyscy mi pomagali, że ludzie byli skłonni mi w różnych rzeczach pomagać, zrobić za mnie też różne rzeczy i ja nie, jakoś bardziej miałam takie wrażenie, że to jest właśnie nie chciałabym jakiejś takiej opowieści o tym, jak to wspaniale, że nie dowidzę, bo uważam, że nie, ale wydaje mi się, że też bardzo dużo mnie spotkało w związku z tym po prostu dobra od innych i jakieś troski, opieki, w tym sensie w tym sensie to też było jakoś fajne i myślę, że też dużo o tym myślałam, a jeszcze w dodatku jako nastolatka moi rodzice się dowiedzieli, że ja mogę mieć rentę inwalidzką. Nie są jakieś bardzo wielkie pieniądze, nigdy nie były, ale na ten okres nastoletni no to było jakieś niesamowite po prostu, jakieś niesamowite bogactwo, bo to było chyba za 400 zł. No tak. No i my żeśmy po prostu, ja pamiętam, że jak przychodził ten piąty i przychodziła ta renta, to ja już się nie mogłam po prostu nacieszyć, jak będziemy wszyscy się bawić, więc trochę jak z takiego, jakiegoś koszmarnego żartu o rodzinie, co przepija rentę mamy i trochę też ten, więc miałam takie różne też, miałam właśnie jakby, to byłoby za dużo powiedzieć, że to było ambiwalentne, bo nie, myślę, że nie, ale były też takie właśnie, takie aspekty w tym doświadczeniu, które sprawiały, że ja się też jakoś, które mnie jakoś też cieszyły, no po prostu. To jest w twojej książce widoczne i bardzo się cieszę ja z kolei z tego, że to tam jest, bo właśnie to jest jakby jeden ze stereotypów związanych z doświadczeniem niepełnosprawności, że ono ma właśnie być tym takim, no nie wiem, takim przekleństwem, tak, tym takim jakby nieustającą rozpaczą, tak, w której nie ma w ogóle szczelin. I to jest szczególnie przejmujące, jak piszesz o tej takiej inspirational porn, tak, że niepełnosprawność dla osób sprawnych jest jakimś takim, nie wiem, przestrogą, to ma zachęcać do wdzięczności za dary, normalności, tak? Tak, ale wiesz co, dla mnie to też, ja tak naprawdę, dla mnie to jest w ogóle fascynujące, przede mną się otworzył cały nieznany mi wcześniej świat, no bo w związku z tą książką ja nagle się stałam taką osobą, którą się zaprasza w różne miejsca, gdzie są inne niepełnosprawne osoby, głównie kobiety. I ja na początku się bałam, to znaczy miałam takie, ojej, pójdę, a tam wszystkie te niepełnosprawne kobiety na wózku albo niewidome i tak dalej, jakiś, powodowało to we mnie taki przestrach. Właśnie im więcej poznawałam tych osób, tym bardziej widziałam, jakie to są różne wśród nich super osoby, z którymi ja się dobrze bawię i jest mi fajnie i że ja po prostu przestaję widzieć w ogóle tą niepełnosprawność. Znaczy, nie widzę, że to siedzi na wózku, no jakby rozumiem i wkurza mnie to, ile się tej osobie różnych rzeczy przydarza w związku z tym, jakiejś niesprawiedliwości, jakiegoś chamstwa, no to co historie, które opowiadają dziewczyny, które poruszają się na wózkach, no to jest po prostu jakiś odlot. Taki właśnie, no takich, no nie wiem, typu, że wchodzi pani do autobusu i stawia tej mojej koleżance torbę na kolanach, bo w sumie to może, tak? Ale właśnie to takie doświadczenie zwykłości tych osób. I dla mnie naprawdę, no to aż trochę wstyd się przyznać, ale myślę, że mogę się przyznać, bo myślę, że większość osób, które nas słuchają, pewnie ma bardzo mało też kontaktu z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i w związku z tym pierwsze takie spotkanie wywołuje zawsze jakiś niepokój, że czy człowiek się dobrze zachowa, czy głupio, że czegoś nie powie, no jakby cały taki, całe spektrum jakichś takich emocji, które są niezbyt przyjemne. I myślę, że to jest w ogóle kłopot, że przez to, że tak mało mamy tych kontaktów, a przecież osób z różnymi niepełnosprawnościami jest dużo, to te kontakty są dużo trudniejsze niż mogłyby być.
To prawda, masz rację, mamy mało sposobności, żeby robić to, co w książce zalecasz, to jest w ogóle bardzo piękne, żeby słuchać tak o cudzym cierpieniu, no już może nie tylko cierpieniu, ale w ogóle, żeby słuchać człowieka i nie udzielać dobrych rad, nie myśleć o czymś innym, po prostu się skupić na innym i posłuchać. I wtedy ta zwykłość się pokazuje, bo też bardzo pięknie piszesz o tym właśnie, że bardzo trudno jest uciec od wyjątkowości właśnie. To jest to związane z innością, prawda, że ta wyjątkowość jest i pozytywna czasem, i czasem negatywna, ale nigdy nie może być tak po prostu. Mhm. Tak, tak. Ja właśnie myślę, że to jest śmieszne, że rzeczywiście jest trochę coś takiego, że temu doświadczeniu towarzyszy jakieś poczucie wyjątkowości, które jest jednocześnie jakoś takie uwznieślające, och, ja taka wspaniała, albo och, ty taka wspaniała, zobacz jak sobie radzisz, zobacz jaka jesteś zwykła, ale to jakby, to jest właśnie to, co większość tych osób, które żyją z niepełnosprawnością, chętnie strząsną. Znaczy to nie jest, i w tym sensie może taka opowieść o tym, że No bo z drugiej strony każdy jest jakoś wyjątkowy, no nie? W sensie ta zwyczajność nasza też jest wyjątkowa w jakiś sposób. I pewnie tego jest warto słuchać, pewnie na to jest jakoś warto się właśnie uwrażliwiać, żeby spróbować tą osobę naprawdę zobaczyć, a to widzenie, to widzenie niepełnosprawności też nie pozwala ci w ogóle zobaczyć jakby kto tam za nią jest, bo właśnie człowiek jest taki skupiony na albo na tym, żeby kogoś nie urazić, albo na myśleniu, kiedy ktoś jest dzielny. Ja się sama w tą pułapkę złapałam, bo to po prostu, no bo też tak jest, to znaczy też jak widzisz, że komuś było dużo trudniej w życiu niż tobie i ma dużo bardziej po prostu pod górę, bo właśnie bo ma jakieś duże kłopoty z ciałem, albo bo jest jakieś straszne biedy, no to siłą rzeczy jest taki moment takiego, że człowiek sobie myśli, kurde, jaka ta osoba jest dzielna. I myślę, że to też jest okej. To znaczy myślę, że jest takie miejsce na takie uczciwe po prostu docenienie tego, że ktoś miał trudno i się zmagał z większą ilością przeciwności niż ja, no nie? Ale z drugiej strony myślę, że bardzo łatwo jest, mówiąc kolokwialnie, przegiąć pałę i spowodować, że ta osoba już wcale się nie czuje dobrze z tym naszym podziwem. Ja tego doświadczam bardzo często, jak ludzie mnie zaczynają jakby wychwalać za różne rzeczy, które nie mam poczucia, żeby były jakąś moją wielką zasługą. I to jest trochę jak taki nietrafiony komplement, znaczy taki przyjęty komplement, taki komplement, w który nie możesz już uwierzyć, bo jest tak po prostu, bo jest tak jakoś przesłodzony, albo właśnie czujesz, że jest jakby nietrafiony, no jakoś tak... Nieadekwatny, nie? Tak. Mhm. Tak, i wtedy jak dostajesz taki komplement, to nie wierzysz w niego, no nie, więc nie masz żadnej przyjemności z tego. Prawda. A pewnie nawet odwrotnie, czujesz się niewidziana, przecież są różne rzeczy, za które naprawdę można by było cię docenić, no nie, to dlaczego ktoś akurat wybiera to, że nie wiem, źle widzisz, a dobrze napisałeś maturę z polskiego. Dokładnie. To jest takie, wiesz, redukowanie, nie, człowieka, czaru tylko. Tak, dokładnie. W ogóle jak można zobaczyć człowieka poprzez jakby te różne grodzie stereotypów, czy właśnie tego, że nie jesteśmy nauczeni jak patrzeć, tylko że gapienia się jesteśmy nauczeni w pewnym sensie, to masz takie piękne w książce pasusy właśnie, które mi przynajmniej ułatwiają, bo ja w ogóle mam słabość do opisywania rzeczywistości przez rzeczy i przez ubrania i blisko ciała i ta codzienność, te szczeliny istnienia, to jest dla mnie coś, co zawsze, nie wiem, i dociera i wzrusza i w ogóle jest jakieś takie, mam wrażenie, akuratne właśnie i te rozdziały o sukienkach, tak, o tym właśnie, jak dziewczyny z zespołem Turnera się mają ubierać, albo twoje opisy o tym właśnie, że jesteś wkurzona, że jakaś inna laska wsiada do samochodu, To po prostu te takie codzienne właśnie drobiny dotyczące tego, jak ja się ubieram, gdzie ja mieszkam, wiesz, czy właśnie jak ja odbieram tą codzienność dookoła, to jest jakieś bardzo ludzkie i moim zdaniem, no nie wiem, mnie się wydaje, że coś takiego, taki przekaz to trafia i rozmontowuje te stereotypy. Tak, rozumiem cię doskonale. Tam w ogóle jest bardzo dużo, ponieważ no, zespół Turnera jest, dotyka tylko kobiet, ale też wiąże się właśnie z niepłodnością i też czasem z pewnymi
specyficznymi cechami wyglądu, co jest bardzo ciekawe, bo tym bardzo często jest tak, że tym osobom się wydaje, że one te cechy mają, a dla osoby, która nie jest lekarzem i nie potrafi rozpoznawać zespołu Turnera, w ogóle niespecjalnie się różnią, ale w związku z tym my miałyśmy wrażenie, że tam jest w ogóle bardzo dużo takiej właśnie takiego... takiego jakby konstruowania kobiecości. I to było strasznie też śmieszne, bo my też żeśmy się wspierały w ramach zespołu, tak? To znaczy, czy jakby o co chodzi z tymi sukienkami, o co chodzi z tym makijażem, czy one mają, i tutaj się znowu pojawia mnóstwo właśnie przedmiotów, wiesz, tuszy do rzęs, albo lakierów do paznokci, i tych sukienek, i tych ubrań, i to jest wszystko takie rzeczywiście... Myślę jakoś gęste, też bardzo ciekawe jest to, że ponieważ te dziewczyny codziennie biorą zastrzyki, to one mają też te strzykawki, którymi te zastrzyki robią. Peggy to się chyba nazywa, zapomniałam teraz. Często opakowane w różne takie etui, które są jakoś takie bardzo ich, albo właśnie mają być ładne, albo one naprawdę, myślę, że dużo jest takiej kultury materialnej, której też na pewno warto się przyglądać, która też jest bardzo znacząca. Ja oczywiście ją zauważam, bo mam na nią wyczulone oko, zostając przy tych różnych metaforach, ale bardzo mi się też podoba, już tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, to, że twoja książka jest takim kluczem, albo takim klinem. Ona nie jest, nie ma 500 stron, jest taka kompaktowa, ale właśnie ona służy moim zdaniem właśnie do takiego otwierania różnych tematów, jest takim, nie wiem, hasłem, nie wiem, ale no właśnie czymś takim, co ma ci pomóc jakby inaczej w ogóle myśleć, tak? I dlatego też podoba mi się kompaktowość tych esejów i to, że właśnie każdy trochę ci coś innego rozbraja. Jestem takim właśnie antropologicznym zastanawianiem się, jak, a jednocześnie podanym w takiej bardzo formie komunikatywnej, ale też takiej bardzo subtelnej i lekkiej, nieprzegadanej, bez epatowania, bez jakiegoś narcystycznego skupiania się na sobie, bez skupiania się na tych dziewczynach jako na nawet bohaterkach reportażu. Ja nawet nie czuję, że są bohaterkami reportażu, ani też obiektami badań naukowych. To raczej jest tak napisane en passant, jak tak człowiek do człowieka, i bardzo jestem ci za to wdzięczna. Nie wiem, czy destylowałaś tę formę bardzo długo, czy to po prostu z ciebie tak wypłynęło. Strasznie ci dziękuję, super miło mi to słyszeć. Ja tak naprawdę... Czy ja destylowałam formę? Pewnie nie. To jest chyba rzeczywiście bardziej tak, że to było bardziej chyba takie poczucie, że udało mi się znaleźć swój głos i tak jak mówiłam na początku, i że po prostu jak to się udało, no to po prostu już jakoś szło. To też oczywiście nie jest takie proste, bo ja w połowie stwierdziłam, że to jest wszystko w ogóle do śmieci, się nadaje tylko i że ja tego nigdy nikomu nie pokażę i że nigdy już więcej nie zajrzę do tych dokumentów. I wtedy moja mama powiedziała, żebym jej pokazała. Ja powiedziałam, że nie pokażę, bo to jest takie beznadziejne. I ja tego już nigdy nawet nie otworzę. I moja mama wtedy powiedziała, dobra, to wyślij mi bez otwierania. I ja wysłałam mi bez otwierania. I ona tak naprawdę mnie była taką pierwszą osobą, która mnie wsparła i powiedziała, że słuchaj, to jest bardzo fajne i po prostu rób to dalej. Ale ja nie potrzebowałam więcej. Znaczy ja potrzebowałam tylko takiego, żeby ktoś powiedział, że to jakby to jest fajne, rób to dalej. I mogłam po prostu... dalej tym swoim głosem mówić i teraz o tym ze straszną tęsknotą myślę, bo tak jak ci powiedziałam, to jest jakby, to nie jest tak, że to jest tak na zawsze. Oczywiście. A powiedz tak na koniec już, żeby zostawić jakąś taką myśl dotyczącą tego, w jaki sposób ty widzisz ten krajobraz myślenia o inności w Polsce dzisiaj. Niepełnosprawności, ale inności generalnie. Jak to tutaj jest z nami? Myślę, żeby tak nie powiedzieć nic... takiego strasznie przygnębiającego i może niesprawiedliwego, myślę, że to idzie jednocześnie w dwie strony. To znaczy wydaje mi się z jednej strony, że no ja jakoś bardzo mi chyba najbliżej jestem tych spraw LGBT i jakoś najbardziej tutaj nawet niepełnosprawności, a właśnie tych queerowych rzeczach. I mam takie poczucie, że z jednej strony tak, wiadomo co się dzieje i to jest po prostu potworne i przerażające, a z drugiej strony wydaje mi się, że no nie wydaje mi się, ale przecież chodzę na te parady od wielu lat i zaczynały się one od bardzo malutkich grup, w których w każdym razie ja byłam przestraszoną osobą, a teraz maszerują przez miasto
naprawdę tłumy ludzi, więc może to jest jakoś, mi się na przykład wydaje teraz, jak patrzę też na to, co się teraz dzieje i to napawa mnie jakąś niesamowitą radością i nadzieją, że to pokolenie młodych ludzi jest zupełnie inne. Ja mam takie poczucie, że coś zostało, jakby, że coś zostało jakoś, że nastąpił jakiś taki brak zrozumienia między władzą a młodymi ludźmi, że mnie to po prostu wzrusza i wyciska mi naprawdę łzy z oczu, że mam takie poczucie, że całe to patriotyczne wychowanie, ta religia w szkołach i tak dalej, a po prostu patrzysz na tych młodych ludzi i widać, że to jakby w ogóle jest nie ich świat. I też badania pokazują, że młodzi ludzie są dużo mniej homofobiczni niż starsi, więc wydaje mi się, że może, kurczę, nie wiem, no, że może jest jakaś nadzieja w tym roku, ale no nie wiem, Tak mi się wydaje, jak patrzę. Na szczęście jest skąd czerpać wiedzę, między innymi z twojej książki Nie przywitam się z państwem na ulicy, szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Bardzo ci, Marysiu, dziękuję za naszą rozmowę. Jestem bardzo ciekawa, jakim tonem będziesz opowiadać w następnych książkach i będziemy na pewno, ja na pewno będę to śledzić z podekscytowaniem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo serdecznie chciałabym powitać w antropologicznych szeptach dr Ewelinę Godlewską-Byliniak. Cześć. Cześć, dzień dobry. I chciałabym powiedzieć najpierw kilka słów o tobie. Jesteś kulturoznawczynią, absolwentką MISH-u. Obroniłaś doktorat o tytule Teatr Radiologiczny Tymoteusza Karpowicza w Instytucie Kultury Polskiej i jesteś adiunktem, nie ma chyba feminatywu niestety cały czas, w Zakładzie Teatru i Widowisk tegoż IKP i specjalizujesz się, twoje badania się koncentrują głównie wokół kategorii niepełnosprawności w teatrze i widowiskach XX wieku, ale też w kulturze w ogóle, prawda? O czymś zapomniałam? Prawda. Wszystko się jak najbardziej zgadza. A ja cię zaprosiłam do antropologicznych szeptów, ponieważ byłaś redaktorką merytoryczną, odpowiedzialną za dwie niezwykłe książki, o których będziemy rozmawiać. Niezwykłe ciała, przedstawienie niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze oraz Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innych. Obie książki są autorstwa Rosemary Garland-Thompson. Czy tutaj jeszcze czegoś nie dodałam? Powiedz. Nie, tutaj się wszystko zgadza. To są dwie książki, które powstały na przestrzeni kilku lat. Pierwsza z nich, którą wymieniłaś, to jest no jedna z pierwszych takich rozpoznawalnych i ważnych publikacji Rosemary Garland-Thompson. Druga z nich ukazała się kilkanaście lat później i już pokazuje nieco inną perspektywę, ale myślę, że one obydwie też w takim dwugłosie bardzo dobrze wybrzmiewają. I ukazują się one w Polsce dopiero teraz, w takiej wspaniałej serii Odzyskiwanie obecności, w której się będą wydawać też kolejne pozycje poszerzające namysł nad niepełnosprawnością, prawda? Prawda, tak. Te książki, publikacje Rosemary Garland-Thompson rzeczywiście w naszym zamyśle inicjują tę serię tłumaczeń ważnych publikacji z dziedziny studiów o niepełnosprawności. Natomiast sama nazwa serii bierze się od antologii, którą wydałyśmy wspólnie z Justyną Lipko-Konieczną, też dzięki Fundacji Teatru 21 kilka lat wcześniej. Ta antologia właśnie nosiła tytuł Odzyskiwanie obecności, niepełnosprawność w teatrze i performansie. No powiem ci, że ja nie mogę się doczekać następnych pozycji wydawniczych, bo te dwie są fascynujące i bardzo się cieszę, że one się na polskim rynku ukazały i że będzie można wreszcie czytać, jak się rozumie w naukach humanistycznych niepełnosprawność. I wydaje mi się, że Polacy bardzo potrzebują w kontekście chociażby wydarzeń z 2018 roku i tego w ogóle, jak jest podkreślana, rozumiana inność w Polsce, żeby po prostu zapoznać się z niepełnosprawnością w innym kontekście niż taki, nie wiem, mam wrażenie, że u nas dominuje rozrywkowy albo medykalizujący. Nie wiem, jakie ty masz wrażenie. To prawda, to jest dokładnie to rozpoznanie, któremu też chciałyśmy przeciwstawić inny typ dyskursu, tak jak mówisz, inne zupełnie spojrzenie, wyrastające ze zdecydowanego sprzeciwu przeciwko właśnie tym narracjom, które tutaj nazywałaś taką rozrywkową narracją, czy medykalizującą. Ja tutaj bym dodała jeszcze taki dyskurs charytatywno-dobroczynny. Oj tak, masz rację. Oczywiście.
On jest też obecny. A powiedz, jakie w takim razie jest to stanowisko, którego brak, a raczej, nie wiem, wrażliwość, którą reprezentują te dwie książki. One wynikają, są jednymi chyba z pionierskich publikacji nurtu humanistycznego takiego zastanowienia, humanistycznych studiów nad niepełnosprawnością. Powiedz, czym one są dokładnie? Te studia nad niepełnosprawnością, czy raczej studia o niepełnosprawności, jak wolę teraz mówić, one wyrastają no właśnie z takiego przekonania, gdzieś tam budowanego tak naprawdę bardzo długo już w ramach ruchów aktywistycznych tworzonych przez osoby z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, które to ruchy w znaczący sposób przeformułowywały sposób myślenia o niepełnosprawności. W Wielkiej Brytanii na fali tych ruchów wyrósł tak zwany społeczny model niepełnosprawności, który kładł bardzo duży nacisk na to, że niepełnosprawność nie jest kwestią indywidualnego ucieleśnienia, tylko czymś, co społeczeństwo nakłada na konkretne doświadczenia, formy ucieleśnień, formy różnorodności i tak dalej. Czyli jakby w tej perspektywie to społeczeństwo jest uniepełnosprawniające, a niepełnosprawność nie jest tylko i wyłącznie kwestią ciała czy indywidualnej historii, indywidualnego losu. Natomiast ta perspektywa, którą reprezentuje Rosemary Callan Thompson, no ona, można ją nazwać taką kulturoznawczą perspektywą. To są kulturoznawcze studia o niepełnosprawności, które badają też no właśnie, jakby kwestie reprezentacji niepełnosprawności w kulturze, kwestie budowania stereotypów i możliwości przekraczania tych stereotypów, ale też różne formy jakby odzyskiwania obecności, właśnie budowania własnych wizerunków i własnej tożsamości na zupełnie innych zasadach, znaczy na zasadach zakładających równość i równoważność wszystkich podmiotów. Mm-hmm. Zanim o tym powiemy więcej, to może powiesz dwa słowa jeszcze o samej Rosemary, kim ona była, jaką ma biografię, bo to chyba ma znaczenie dla jej badań. Ma ogromne znaczenie. No myślę, że tutaj przede wszystkim ważne jest to, że jest ona jedną z prekursorek właśnie kulturoznawczych, kulturowych studiów o niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych. I pierwsza z jej książek, którą właśnie wydaliśmy, czyli Niezwykłe ciała, to jest książka, która no bardzo mocno wpisuje się w początki tego nurtu i je współkształtuje. Jest to zarazem książka manifest, i książka, która no, zawiera w sobie coś, co chyba można nazwać po prostu coming outem Rosemary Callan Thompson jako badaczki i kobiety z niepełnosprawnością. Ona tam bardzo mocno zaznacza, że to rozpoznanie własnej tożsamości jako osoby z niepełnosprawnością było dla niej pewnego rodzaju procesem. I też no gdzieś jakby pokazało jej jakby w takim właśnie gdzieś procesie urefleksyjniania tej swojej pozycji, że jednocześnie no właśnie ta tożsamość gdzieś kulturowo zawsze bywa spychana na dalszy tor, na margines. I ona zadała sobie takie pytanie, ja jako badaczka, bo ona jest też badaczką reprezentującą perspektywę feministyczną, ja jako badaczka reprezentująca perspektywę feministyczną, no gdzieś jakby tak czuję, że powinnam zająć się też tym aspektem doświadczenia i tym aspektem własnej tożsamości. Gdzieś przyglądając się, i tutaj jest takie założenie akurat tej książki Niezwykłych ciał, no właśnie reprezentacją niepełnosprawności wpisanym w kulturę amerykańską. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo to jest taki właściwie taka próba przyjrzenia się, jaka jest ta figura niepełnosprawności, niepełnosprawnej też bardzo często, to są też kobiety i co z tego wynika dla takiego społecznego rozumienia, prawda, że są te teksty kultury, a potem w związku z tym my coś robimy. Dokładnie, to znaczy tak to wychodzi, wypływa z takiego założenia i przeświadczenia, że te kulturowe obrazy bardzo mocno wpływają na kształtowanie rzeczywistości, w której funkcjonują już realne osoby z niepełnosprawnościami. Bo tutaj Rosemary Callan Thompson zaznacza wyraźnie, że to co ona bada to są figury niepełnosprawności, to są postaci osób z niepełnosprawnościami tworzone przeważnie, chociaż nie tylko, przez osoby bez niepełnosprawności,
autor gdzieś bazują właśnie na szeregu takich przeświadczeń, stereotypów na temat doświadczenia niepełnosprawności, ale też no jakby za pomocą tych postaci, tych figur niepełnosprawności rozgrywane są różnego rodzaju interesy narracyjne, jak Rosemary Garland Thompson o tym mówi, czy strategie narracyjne, w ramach których ta niepełnosprawność często staje się jakimś takim poręcznym katalizatorem różnych problemów, czy po prostu metaforą. Natomiast, no właśnie, tak jak mówisz, jakby tak, te metafory, stereotypy, obrazy wpływają na kształtowanie rzeczywistości i ta różnica jakby między tymi figurami, między tymi postaciami, a realnymi osobami z niepełnosprawnością i ich doświadczeniami, gdzieś tutaj w tle też odgrywa bardzo ważną rolę. Tak, bo ona wybiera takie teksty, które można by nazwać wręcz klasycznymi jakimiś zasobami kultury amerykańskiej, no chociażby Hathaway'a Toma, tak, czy Moby Dick. Dla mnie to było niesamowite odczytanie. No też przygląda się temu, co my mamy, powiedziałbym tak, dosyć pobieżnie rozpoznane w kulturze polskiej, jak przyglądamy się Ameryce, czyli freak show, jako pewną instytucję definiowania, a potem redefiniowania tego, czym jest niepełnosprawność, i stąd chyba też to słowo niezwykłe ciała, które bardzo z freak showem mi się kojarzy. Tak, niezwykłe ciała z jednej strony podejmują taką grę z tą konwencją freak show, ale jednocześnie to określenie, które wybiera Rosemary Garland Thompson, gdzieś wykracza, prawda, poza tę sferę reprezentacji związanej właśnie z pokazami osobliwości. Tutaj ta kwestia freak show rzeczywiście jest bardzo istotna i Rosemary Garland Thompson pokazuje, jak bardzo ona jest osadzona w kulturze amerykańskiej i jak bardzo mocno jest też spleciona z całym procesem wyłaniania się społeczeństwa demokratycznego, liberalnej jednostki i tak dalej, jako właśnie taki obraz, który stanowi pewnego rodzaju przeciwwagę i katalizator różnego rodzaju lęków i napięć społecznych, ale też z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że ta konwencja jest też rozpoznawalna i wywarła bardzo duży wpływ na wyobrażenia na temat właśnie innych ciał, niezwykłych ciał, dziwnych ciał w Europie. I też mimo tego, że w takim kształcie, w jakim ona funkcjonowała w XIX wieku, czy jeszcze na początku XX wieku, powiedzmy do lat 30., już obecnie nie występuje, no to gdzieś te obrazy wytworzone w ramach tej konwencji widowiskowej nadal krążą i myślę, że mają bardzo duże znaczenie, czy bardzo mocno oddziałują na społeczną wyobraźnię. Tak, też mam takie wrażenie i co więcej mam wrażenie, że ta strategia freak show jest potem powtarzana, nie wiem, chociażby wiesz, w programach typu Największa panna młoda na TLC, tak, czy Schudni w tydzień, czy właśnie dziwne, może nie jest to słowo dziwne akurat użyte, natomiast popatrz, jakie to osoby inne niż ty, tak jak oni mieszkają, jak oni kochają, jak oni jedzą dowolnie, tak, na tym oparta jest ta strategia tych wszystkich programów typu właśnie Dokument czy program rywalizacyjny, że mamy się przyglądać ludziom, którzy no w jakiś tam sposób nam pokazują, że my jesteśmy normalni. Dokładnie, tak. Telewizja jest tą przestrzenią, w której poniekąd freak show się schronił już pod płaszczykiem innego rodzaju narracji, chociażby tej związanej właśnie tak z rywalizacją, czy też pod płaszczykiem takich programów typu talk show, w których prezentuje się losy różnych osób, bardzo często podkreślając właśnie ich wyjątkowość, ale przybierającą taką tak postać inności, mocno eksponowanej, wydobywanej. Tak wszelkiego rodzaju też talent showy, prawda, w których pokazuje się różnego rodzaju umiejętności, czy właśnie jakby też przekraczanie ograniczeń, więc tych przestrzeni na pewno jest tutaj dużo, w których właśnie takie pozostałości tego typu reprezentacji znajdziemy, a z drugiej strony, i to jest też ciekawe, to są
programy no, o charakterze medycznym, czy powiedzmy takim quasi-medycznym, prezentujące różne wyjątkowe przypadki, określane jako przypadki tak, doświadczonych chorób, patologii i tak dalej. Czyli teraz jakby ten dyskurs medyczny jest taką ramą narracyjną, w ramach której ta dziwność czy niezwykłość może być jeszcze prezentowana. Może być i to się wydaje, to ma pozory tej etyczności, prawda? Bo nawet już nawiążę trochę do tej drugiej książki bardzo ważnej, Poza niezwykłymi ciałami wydanej, czyli o gapieniu się. I tam jest taki fragment, oczywiście są różne gapienia się, które Rosemary niesamowicie ciekawie definiuje. I mówi też, że jest takie rozróżnienie między takim gapieniem się z ciekawości, a takim gapieniem się na zasadzie naukowej obserwacji. I wydaje mi się, że te programy starają się kamuflować to takie gapienie się tym, że niby właśnie są tym diagnozowaniem. Dokładnie tak, a pod tym wszystkim kryje się bardzo często po prostu zwykły taki popęd wojerystyczny, czy oparty na ciekawości. Chociaż tutaj Rosemary Galen Thompson rzeczywiście, tak jak mówisz, w tej książce pokazuje bardzo wiele różnych wymiarów gapienia się i też takie paradoksy wpisane w tę sytuację gapienia się. I myślę, że to, co jest bardzo ważne, to to, że ona próbuje niejako odzyskać tę sytuację relacji opartej na spojrzeniu, na takim intensywnym spojrzeniu, jako w niektórych sytuacjach potencjalnie pozytywną, bo gdzieś umożliwiającą nawiązanie bliższej relacji, już wykraczającej poza to pierwsze spojrzenie, prawda, takie intensywne. Więc to gapienie się oczywiście jakby ma tutaj taki wymiar negatywny, taki wymiar opresyjny, ale z drugiej strony Rosemary Galen Thompson pokazuje, że nie tylko jakby tak on się tutaj liczy. Ona pisze w pewnym momencie o tym, że to jest bardzo piękna definicja, moim zdaniem, że gapienie się to jest gest, który domaga się wyjaśnienia, domaga się historii. Tak, czy jest właśnie takim, nie wiem, rozpoczęciem może właśnie jakiejś opowieści, jak sama powiedziałaś. Tak, takim zaproszeniem, może być jakimś zaproszeniem do spotkania, bo ona tutaj mówi, że jakby samo zainteresowanie innością jest czymś no poniekąd naturalnym, tak? Wynikającym z jakiejś takiej wpisanej w konstytucję człowieka ciekawości. I że samo to jakby nie jest negatywne, o ile właśnie nie przerodzi się w takie dyskredytujące spojrzenie oparte na jakiejś hierarchii, tak, różnic, czy statusów, czy pozycji. Ale właśnie jakby może być jakimś takim początkiem, to znaczy ciekawość według niej, to zainteresowanie może być początkiem zawiązania relacji, czy właśnie opowiedzenia jakiejś konkretnej historii. Bo tutaj nie będziemy oczywiście, bo nie mamy czasu, całej tej typologii gapienia się, tak, czyli tego długotrwałego patrzenia się wyjaśniać, ale tutaj właśnie Rosemary mówi, że jest to spojrzenie dominujące, tak, jest to spojrzenie separujące, oddzielające, no ale są też takie właśnie, które są bardziej nawiązujące kontakt, tak, i że w tym jest w pewnym sensie nadzieja, tak jak powiedziałaś. No i jest jeszcze to, co może zrobić obiekt, na którego się jakby ten drugi gapi, to znaczy może się odgapić. I o co w tym chodzi? No dokładnie, to znaczy Rosemary Galen Thompson pokazuje tutaj bardzo ważną rzecz. To znaczy, że relacja oparta na spojrzeniu nie jest nigdy jednostronna. Że jakby rewersem tej sytuacji, w której gapi się na kogoś, kto przyciąga jego spojrzenie, jest to oddanie tego spojrzenia przez osobę obgapianą, tak, przez tą, na której to spojrzenie spoczywa, ale która no jakby też może to spojrzenie zwrócić, czy też jakby w różny sposób na to spojrzenie zareagować, niejako przyjmując kontrolę nad tym, jak ta interakcja przebiegnie. I ona tutaj mówi o tym, już jakby odnosząc się do osób z niepełnosprawnościami, że osoby z niepełnosprawnościami jakby zwykle wypracowują cały szereg takich strategii zachowania właśnie w takich sytuacjach, które no, umożliwiają im właśnie gdzieś przejęcie kontroli nad tym, co się w ramach tej interakcji dzieje. Mm-hmm. I czy takie też strategie mają wyraz w działaniach artystycznych, nie tylko w Ameryce, ale też nie w Europie, a może w Polsce, te strategie radzenia sobie z tym gapieniem się, właśnie z tą niechcianą widocznością może czasem, jak można to odgapienie wykorzystać?
No myślę, że tak. To znaczy ta sytuacja gapienia się, myślę, że bardzo mocno wybrzmiewa w teatrze i w sztukach performatywnych. Mhm. Czyli w takiej przestrzeni, która po prostu jest związana jakby tak z tą interakcją opartą na patrzeniu, gdzie osoba występująca wystawia się na widok i tak na spojrzenie widzów, ale jednocześnie zaprasza ich do jakiegoś rodzaju interakcji. No i w przypadku niepełnosprawności, artyści z niepełnosprawnościami często mówią właśnie o takiej konieczności jakby przełamania tej sytuacji, w której gapienie się jest właśnie separujące, czy też jakby prowadzi do jakiegoś takiego dystansu, czy poczucia dyskomfortu po jednej czy po drugiej stronie. I no zdarza się tak, że jakby sama ta sytuacja jest w jakiś sposób ogrywana. Tak? No tutaj mogę podać taki przykład jednej z artystek, która no właśnie mówi o tym, że jakby radzi sobie z tym w ten sposób, to znaczy zaczynając swój performance, po prostu manifestacyjnie jakby pokazuje się widzom, jakby podkreślając to, że ona się właśnie teraz pokazuje. Pokazuje swoje ciało, to jak ono wygląda, jak funkcjonuje, jakie jest, jaka ona jest w tym ciele. I ona to komentuje potem tak, no dobrze, teraz jakby spojrzeliście, możecie się napatrzeć, ja wam na to pozwalam właśnie w tym momencie, a teraz przejdźmy dalej, tak, do tego jakby co chcę wam opowiedzieć, jakby z czym tutaj przyszłam i co jest jakby przedmiotem mojego performansu czy mojego działania. Więc to jest jakby jedna z takich strategii, tak, znaczy takie po prostu ewidentne podkreślenie tej sytuacji opartej na spojrzeniu, na gapieniu się po to, żeby jakoś ją rozbroić i pójść dalej. No wydaje mi się, że to jest bardzo istotny moment i te strategie są bardzo ważne na scenie na pewno, ale też w realnym życiu pewnie osób z niepełnosprawnościami, bo człowiek skonfrontowany z innością, jakąś widoczną właśnie, z tym ciałem jakby w sposób widoczny innym, no zwykle chce jednocześnie popatrzeć, jak powiedzmy załóżmy, że jest to człowiek wrażliwy z dobrymi intencjami, ale też trochę się wstydzi patrzeć, więc odwraca wzrok i gdzieś między tym odwracaniem wzroku a gapieniem się jest to właściwe spojrzenie, ale trudno je znaleźć. Czy o tym pisze również Rosemary? Tak, ona pisze o tym, że ta granica jest tutaj często bardzo płynna, ale też no właśnie to odwrócenie wzroku nie jest tutaj wyjściem, ponieważ ono niejako jest rewersem takiego natarczywego spojrzenia czy natarczywego gapienia się. Odwrócenie wzroku może być podobnie opresyjne, jak właśnie takie natarczywe gapienie się. Więc tak jak mówisz, jakby tutaj sztuką jest znalezienie tego balansu, prawda, czy no właśnie jakiejś takiej równowagi między zaciekawieniem, a no właśnie tym tabu związanym z niepatrzeniem się. No tak, tylko kto nas tego nauczy, skoro w naszej kulturze się wartościuje tak zwaną normalność, tak, czy nie wiem, przeciętność, czy pasowanie, nie wiem jak to inaczej określić, ale to co jest inne, jakieś naddatkowe, nie wiem, wyróżnia się, no nie jest wartościowane często pozytywnie, prawda? Jest jakieś obce. To prawda, ja myślę, że no to jest jakiś bardzo duży proces. Oczywiście ja tutaj widzę taką konieczność też uruchomienia jakiegoś takiego procesu edukacji na bardzo wczesnym etapie, związanego właśnie z doświadczeniem różnorodności w przestrzeni społecznej, ale też właśnie jakby to odzyskiwanie obecności, czyli jakby tak stwarzanie takich przestrzeni, w których ta różnorodność może się uobecnić, jest tutaj bardzo ważne. No ja myślę, że świetnie by było, gdybyśmy nie wiem, formułując właśnie taki paradygmatyczny zakaz kierowany w kierunku dzieci, prawda? Nie gap się, nie patrz się, nie wolno. Poddali przez chwilę refleksji własne słowa, bo wraz jakby tak z tym apelem, którego intencje na pewno są pozytywne, to znaczy tak, mające na celu, nie wiem, uchronić właśnie tę drugą osobę przed ciekawskim spojrzeniem, jednocześnie jakby w tym apelem kreujemy taką przestrzeń wyłączenia, tak, to znaczy spychamy właśnie tę różnorodność w sferę niewidoczności. Mhm.
Jasne, oczywiście, że tak. No to jest też narzędzie poznania, tak jak powiedziałaś na początku, tego pierwszego kontaktu z innym, którego czasem, który trudno nawiązać, tak? I może do czegoś prowadzić, być rozpoczęciem opowieści. A powiedz, czy w polskiej kulturze, no nie wiem, tej powiedziałabym bardziej aktualnej, ale nie tylko, są takie wyraziste przedstawienia osób z niepełnosprawnościami, takie jak wyszukuje Rosemary w swoich badaniach? One na pewno są, bo jeżeli sobie spojrzymy na przestrzeń medialną, to no w takim mainstreamowym nurcie mamy przede wszystkim do czynienia z przedstawieniami niepełnosprawności w kontekście charytatywnym, czyli wszelkiego rodzaju tak programy charytatywne, pomocowe i tak dalej, albo z drugiej strony w kontekście terapeutycznym. I myślę, że to są takie dwa dominujące typy przedstawień, no, które wpływają na to wyobrażenie niepełnosprawności właśnie jako takiej kondycji, która jakby tak ma przede wszystkim budzić współczucie, czy jakby taki odruch niesienia pomocy. Natomiast no myślę, że bardzo ważne są takie obrazy, jak te, które pojawiły się za sprawą strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Sejmie, ale też takie, które pojawiają się za sprawą działalności artystów z niepełnosprawnościami, które jakby wyraźnie wyłamują się, prawda, z tego dominującego porządku przedstawieniowego. No ja też uważam, że budujące są takie konta na Instagramie osób, które wyglądają inaczej, tak, i które starają się też negocjować to, co jest piękne, tak, co jest brzydkie. Tam Rosemary niesamowicie ciekawie pisze właśnie o tym, jak ta inność się uwidacznia, jak reagujemy na to, jeśli inność jest w twarzy, w ciele, jak no tam, jak co jest dla nas łatwiej przyswajalne, co trudniej i jak się musimy z tego jakoś reprogramować. Więc wydaje mi się, że to jest jakieś, nie wiem, zadanie chyba kulturoznawcze właśnie, żeby w ogóle sobie zdać sprawę, tak jak powiedziałaś na samym początku, że biologia i nasze ciało biologiczne no to jedno, ale właściwie wszystko to, co sobie o nim myślimy, no to już jest kultura. Dokładnie tak, ale jednocześnie jakby ta praca to jest jakaś taka praca u podstaw i rzeczywiście bardzo trudna i tak sobie myślę, że potrzeba jeszcze sporo czasu, żeby to się zmieniło. Tutaj myślę o ostatnim performansie pokaz stworzonym przez Justynę Wielgus, Justynę Lipko-Konieczną z performerkami między innymi z niepełnosprawnościami. I pokaz bardzo mocno nawiązywał właśnie do książki Rosemary Garant Thompson Gapienie się, która była inspiracją dla tej pracy. Ale też tę pracę poprzedziło takie badanie obrazów odrzuconych. Badanie ankietowe, w którym ankietowani no właśnie mieli wskazać te obrazy, czy jakby tak, te typy cielesności osób, których nie chcieliby widzieć w przestrzeni publicznej albo które wzbudzają właśnie wyjątkowe emocje. No i ten zestaw obrazów odrzuconych rzeczywiście daje bardzo dużo do myślenia. Wśród tych obrazów pojawiają się również różnego rodzaju niepełnosprawności czy odmienności fizyczne, ale w ogóle też inne typy odmienności, jak na przykład wytatuowane ciało, czy też takie obrazy jak kobieta karmiąca piersią, co pokazuje, że jakby tak ta reakcja na wszelkiego rodzaju inność, czy właśnie odstępstwo od normy, no bywa jednak jeszcze bardzo mocno taka afektywna, tak? I gdzieś ten afekt też trzeba by poddać, tak? I badaniu, i refleksji, i zastanowić się. Bardzo ciekawe, że nadal to wytatuowane ciało jednak budzi jakiś niepokój, bo mam wrażenie, tak z tego, co sama pamiętam z dyskusji z różnymi performerami, to kiedyś wytatuowane ciało mogłoby się pojawić na scenie jakiegoś właśnie widowiskowego show w typie teatru osobliwości. Natomiast dzisiaj właśnie tego typu, powiedzmy w cudzysłowie, widowiska chodzą ulicami miast i już może mniej szokują. Także to znaczy mam wrażenie, że też ta inność, która jest szokująca albo ekscytująca, też się zmienia w zależności od epoki, prawda? Że pewne rzeczy zostają oswojone, a niektóre właśnie nie.
To prawda, tak? I ten przepływ tych właśnie innych obrazów, czy tych obrazów wykreowanych jako wcielenia inności jest dynamiczny i na pewno zależy bardzo mocno też od kontekstu, prawda? Pewnie inne obrazy będą działały u nas w kontekście polskim, inne w kontekście amerykańskim. Ale tak czy inaczej, jakby to, co jest tutaj wspólne, no to właśnie jakby ten proces w ogóle kreowania inności. Tak, to jest szalenie ciekawe i ja jeszcze tylko powiem, że Rosemary Garland Thompson też tam tutaj oczywiście włącza w to rozumienie miejsca niepełnosprawności w kulturze piętno Irvinga Goffmana, mówię o brudzie Mary Douglas, o retoryce liberalizmu, o tych wszystkich to mechanizmach, które się składały na sformułowanie niepełnosprawności jako czegoś, co właśnie jest tym obcym, niepasującym, jakoś tam słabszym, tak, czy którym trzeba się zaopiekować, i z tego właśnie my musimy wyjść, żeby stworzyć coś nowego, coś, co będzie dowartościowywać w jakiś sposób. Ona chyba tam mówi o tym, żeby zmienić kompensację, tak, na jakieś przystosowanie. Tak, ale też przede wszystkim myślę, że to chciałabym też podkreślić, jakby to jest tak. Kwestia oddania głosu samym osobom z niepełnosprawnościami i jakby uwzględnienie tych wizerunków, które te osoby tworzą same na własny temat. Czyli po prostu więcej przestrzeni na ich sprawczość, ich twórczość i nie tylko ich w sensie zredukowanych do cechy, ale takich, powiedziałabym, pełnych ludzi. Dokładnie, tutaj po prostu chodzi o taki proces upodmiotowienia. Oparty na tak założeniu równości. Ale jednocześnie jakby z uwzględnieniem różnorodności. Tego bym sobie życzyła bardzo mocno na całym świecie, w Polsce szczególnie, i mam nadzieję, że wydawnictwo się będzie rozwijać, że seria się będzie rozwijać, odzyskiwanie obecności, a póki co dwie niezwykłe książki o gapieniu się i o niezwykłych ciałach, Rosemary Garland Thompson, wydane przez Zachętę i Teatr 21. Bardzo Ci dziękuję. Ewelina Godlewsko-Byliniak była moją gościnią i opowiadała o tym, jakie badania dzisiaj, mam wrażenie, są bardzo potrzebne w tym kraju i jakie książki czytać należy, więc... Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I to już w tym odcinku tyle. Tyle informacji. Mam nadzieję, że po tych rozmowach z Eweliną i z Marią jesteście bardziej uwrażliwieni, trochę mniej się boicie, trochę bardziej jesteście zaciekawieni i nie boicie się tej ciekawości i trochę inaczej myślicie o reprezentacjach, ale też o zwyczajnych po prostu ludziach, takich jak my, różnorodnych jak my, którzy chodzą po ulicy i mają trochę inne ciała niż to aktualnie nasze, bo każde ciało jest wyjątkowe, każde jest niezwykłe, każdy ma słabości tak zwane i tak zwane mocne punkty i myślę, że dopóki się będziemy sobą zaciekawiać i szukać swojej historii, jako ludzkość powinniśmy dać radę się nie krzywdzić. I z tą oto optymistyczną myślą na koniec tego sezonu antropologicznych szeptów, na koniec tego roku i na początek ery wodnika, która zaczyna się ponoć już zaraz, już tupta do nas. Mam nadzieję, że zostawiam Państwa w lepszych nastrojach niż one przez ten rok mogły być, mogły się tworzyć. I mam nadzieję również, że antropologiczne szepty powrócą. Mam nadzieję, że Państwo również byłoby szalenie, było mi szalenie miło co miesiąc móc Państwu opowiadać o książkach i sprawiać, żeby te książki stawały się pretekstem do szerzenia tej tak potrzebnej antropologicznej wiedzy. Mam nadzieję, że tak potrzebne. Chciałabym tak myśleć. Pozdrawiam i do widzenia. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i rozglądajcie się dookoła.